No, jak co roku w naszej gminie organizujemy dożynki gminne, święto chleba, święto rolników. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby u nas dożynki mogły się nie odbyć. Wyrażamy w ten sposób wdzięczność za ciężką pracę oraz szacunek należny rolnikom za ich trud, poświęcenie, bo w tym czasie, kiedy wszyscy biorą sobie urlopy, wyjeżdżają, to rolnicy ciężko pracują, nieraz właśnie przy takich wysokich temperaturach, jak to miało miejsce w tym roku. Stąd, chcąc podkreślić ważność tego obszaru, organizujemy dożynki, żeby rolnicy czuli się docenieni. Rozpoczyna zawsze mszą świętą, czyli wspólną modlitwą wdzięczynną w intencji rolników, bo to opatrzność jest tutaj też bardzo potrzebna i bez wsparcia opatrzności na pewno trudno było podołać tej trudnej pracy. Ważne też to, że w naszej gminie uczestniczą wszystkie sołectwa, organizują się wszystkie sołectwa i z każdego właśnie występuje korowód dożynkowy z pięknie uwitymi wieńcami. To jest też podtrzymywanie tej pięknej, wielowiekowej tradycji, która miała miejsce tutaj właśnie również w naszej gminie. Stąd też chciałbym złożyć podziękowanie wszystkim korowodom, wszystkim sołectwom, radom sołeckim, sołtysom za ich trud i zaangażowanie i za to, że im się chce podejmować właśnie tego typu działania. Następnie, jak wszyscy mieliśmy okazję widzieć, były one zaprezentowane tutaj publicznie i było co podziwiać. Także to ma też wymiar właśnie taki historyczny, związany z tą tradycją i naszą kulturą.